Tutaj mamy biturbo. Wyciągaliśmy DPF-a do prania. Ja zawsze jak wymieniam czujnik, biorę DPF-a, później robię procedurę wypalania, żeby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. I wyobraźcie sobie, że po prostu popracuję, że patrzę, idzie delikatny dymek. Wjechałem autkiem. Nie było ogólnie nic widać, ale jakiś dym szedł, mówię, może się wypala. Wyobraźcie sobie, tu jest to porwane, ta osłona, dlatego, bo ja ją wyrywałem, żeby jak najszybciej z samochodu wyjąć, ale zobaczcie, normalnie zajarała się i ona się na czarno żarzyła, tak powoli, powoli, jakbym zostawił auto, to to by się spaliło. Mogłoby się tam, tam nie ma zbytnio, ale podłoga się, że tak powiem, przywęgliła i tam dalej idzie, tam są lewarek zmiany biegów, jak tam to by się zajęło, to by wtedy się zaczęło palić. I takie cudo, chyba 280 zł, chyba 9, ale to stare, to musiało się dać, jak widzicie, to od dawna, to nie jest tu jednej tej. Ona po prostu coś chyba wody dostała, albo czegoś tak sklaczała i schodziła na, dotykała filtr. Jak robiłem, to zbadnia jakoś tam, to nie zwróciłem na to uwagi, no ale nagrywam ludziom ku przestrodze, którzy naprawiają, bo głupia rzecz, a można się spalić, co nie? Robiłem, niestety te głupie auta nie mają wypalania w drodze. No teraz zobaczcie, nawet ją tu wyginałem, bo tutaj nie było łatwo to włożyć. Troszeczkę DPF-a żeśmy opuścili i wtedy sobie ładnie tutaj weszła. Wskoczyła tam na miejsce i widzicie, ona mimo tego, że była odginana, to cały czas ten wymiarek trzyma, tak? I tutaj wszystko po kolei ładnie dolega. Jest duża przerwa i myślę, że teraz trochę czasu to będzie jeździć, ale no po prostu tak jest teraz zrobione w tych nowych autach, więc kiedy z tak starych to ja mam, to nie odpadało, a teraz to się po prostu krusza od temperatury. Widzicie, to już tak samo jest, mięciutka, tego nie taka jak być powinna, no. Nagrywam ku przestrodze, DPF był wybrany, generalnie zawalony, o jeszcze to mocowanie, żeśmy wydechu zmienili, bo było rozwalone. Ale to już ten DPF był prany, bo wymiana czujnika, że tak powiem, dała to, że jest stabilnie, to chyba przez czujnik po prostu się przypchał. No i co? A generalnie to kolektor jest jeszcze do prania cały, bo patrzyłem endoskopem, więc no niestety takie auto, mimo tego małego przebiegu, to jak kupujecie z rynku miejskiego, to są, że tak powiem, do zrobienia i ten olejek, drugi olejek, olejek w skrzyni i tak się zbiera, co nie? Dobra, dajcie łapę w górę, jak się komuś przydało, ale naprawdę przestrzegam, jak wypalacie, zawsze sprawdzać auto, czy się, bo to wyglądało, wiecie, założyłem nowego DPF-a, wyglądało, jakby się wypalało, tutaj nowe śruby, uszczelka, mówię, może to się, ja zawsze na pastę składam, mówię, może to się wypala, ale te chwilę stoi, dymi, mówię, dobra, szybko wjeżdżamy na podnośnik i patrzymy, skąd ten dymek idzie. Pierwszy raz coś takiego w mojej karierze, u moich kolegów nie, już nie pierwszy. No, tu osłona poniszczona, takie jest cuda na kiju, no. Ale to zaraz jeszcze zabezpieczę to. Pozdro 600.